Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z Robocrafta i jest ze mną Avalkis i Plaga. Dzień dobry. Siema. Siema. Kurde, ej, gramy Fast Laser Hoover. Ej, o co chodzi, że jest Akatsuki, widziałeś? Tam było taki na fioletowo, co to oznacza? A, że kolor sobie zmienił w sklepie po prostu na inny. A, no to jak wpisujesz nazwę robota, to może ten robot może mieć sens. No. Tak wygląda, jakby miał takie, patrzcie sobie, patrzcie na boki, on sobie tak macha. Mamy dwóch Polaków w drużynie. Kokisek jest? Pan Budyń Hero. Hero. Siema. Bo lata. Ła, ale się gibie śmiesznie na boki. No, bo jak kręci się. Jak się kręci. Normalnie jak ten. I też będzie przesranie ciężko. A przynajmniej ma lepsze działka trochę. No to jest SMG, tu wiesz. Jaki to jest w ogóle CPU? Bo nie zwróciłem uwagi. 500. Aha, to trochę dużo. To jest najmniejsze przedziały. Możemy być tak trochę na strzała, ale... Ja nie przejmuj się. Dobra, ale będzie szybko latać, później to będzie ciężko trafić, nie? No i mamy na miarę dobre działka, także jest okej. No. Dobra, ale. O, ja tu ten, mogę lecieć, już za szybki, ja za szybko ruszę. Nie radzę sobie. Ale to plazmo się lepiej rozbierało, te... No. Te grzybki. Jeee, trzeci lewy dla mnie, dziękuję. Ja uciekam. Patrzcie, tu ja ale lecę wieszczady. Taki zgrabny. Ło, Wolski, Hosek się ten tam zgłosił na czacie. Siumy. O! Ło, prawie dostałem plazmę. Nie. Okej. Okay. Gdzie ważne. Tak, dokładnie, spada na strzała z plazmy. No ja też, chłopie, tak? Mnie też zabił już. Ale trudno nas trafić tymi robotami. No, no, coś jednak, mówiłeś? Jednak też nie tak myślałem. Trudno. Pierwszy strzał nie trafił, a drugi już idealnie, nie? Dziękuję, do widzenia było. Że tak jest. Dobra, nie, totalnie nie da się nim wysoko latać. O, ten skurczybyk mnie zabił ostatnio. Ale się gibie śmiesznie, o Boże, rzeczywiście. No. A tak śmiesznie sobie rączkami macha. Ta, ra, ra, no. Ra, ra. Prawo, ja lewo, prawo, lewo. Zadowolony huwerek taki malutki. On jeszcze ten, dorasta, nie? Taki mały huwer, taki jest malutki, malutki. Mi się wydaje, że coś z alelami jest pokrzanione i może za szybko nie dorosnąć. Co? Opa, no coś ty. Będzie wszystko dobrze. Ej, bo wieżyczkę nam przejmują tą, co sobie ją przejęliśmy. Bardzo nieładnie. Dwa roboty tam siedzą teraz. Trzy roboty tu siedzą. Przepraszam, panie Jowalkis. Co tam? Dobrze, już tak, bo pana wjechałem. Zabili mnie. Jest. Właśnie, tak mi się wydawało, że ktoś we mnie wjechał, nawet nie widziałem. Ja totalnie to byłem ja. Już tu lata. Oho, ja będę działkiem tutaj naszym osłaniaczem. O, nie Iwanow. Jest. Iwanow? Iwanow. O! A tu w ogóle gościu, a propos małych robotów, no? Gościu ma wieżyczkę tą taką największą, jaka może być. I po prostu trzy najmniejsze gąsienice pod tymi trzema nóżkami. Aha. To cały, cały robot. I spoko, nie? Czasami dają samą jedną wielką plazmę i poruszają się strzelając z plazmy, nie? No to widziałem też takiego. Na odrzucie. Ale oni sobie dają radę czasami. No. No ten tym SMG dużym na pewno sobie da radę, bo to SMG jest dość trudne do rozwalenia samo w sobie nawet. No. Bo właśnie diabeł go minął. Już mu jedna gąsienica została, ale dalej jedź, dalej jedź. Ja już spawam traktora. Nie mogę go... Chodziło. Coś mnie harczy. Bardzo myślę, że to burza. Wow! Czekam! Ale śmiesznie spierdziela kijanka, nie? Au! Ale jak szybko to jest! Spawa wieże! Tak? No. Nie dane mi było zbyt długo sobie popróbować tego. Nie przejmuj się, będziesz miał drugie życie. Tak, spokojnie. A ktoś nam tutaj na naszego tego traktora wjechał właśnie. Tak. Co on, głupi? Aha, to nie ma wstecznego, dobrze wiedzieć. Dobra, serio? No tak, no nie. Słabo. No słabo nie. Ze wstecznym. No, średniawka. Tutaj typek mnie zabił aeroflakiem, także pozdrawiam. Koleś aeroflakiem. Au! No kurczę, to nie ma do tyłu biegu żadnego. Go! O, rzeczywiście jest jakiś typ, tu próbuje nas zgładzić. O, zabiłem go. Level dla mnie! Jej, mam siódmy level już! Czekaj. O kurde. Jak gościu ma trzy działka, to już jest straszno. Straszno? Mówisz? No, dobra, jest, leży. O nie, aeroflak. No i zabił mnie! Co to było? Bo to aeroflak jest. Ale gdzie? Który? A na górce. Bo ja jechałem zaraz za tobą. Na górce. Zdezerterowałem trochę jeszcze. Chłopie, no. Bo on to wiesz, wystarczy, że gdzieś obok nas trafi i już nas zabija, nie? A no tak. Leży, diabeł, zabija. No nie. Flaka tam zabij. Będziesz dobry. Jakiś wariat szalony. O, tu gościu ma sporo działków. Ach, to... No.
nie mogę się przyzwyczaić do robota, który nie potrafi się poruszać do tyłu i po prostu przyleciałem sobie do wrogów i tak sobie przed nimi stoję. No. O! Stałem się przeżył. Ładnie. I zapierdziałaś jak kijanka? No. Jesteś kijankiem. Na ścianie, stary sule. Diabeł, ty to tam tak wysoko robisz? No właśnie, kijanka się odpaliła. Awaryjne lodowanie. Kurde, gdzie mam przód, gdzie mam tył? No dobra, totalnie to jest przód. Nie, do, ale już jest szybciutki, już siódmy level poleciał i już jest szybki. Wow, ale oberwałem snajpera, znowu jestem kijanką. Sie, dwa silniki i jeden hoover, nie? I tak zapierdziela. A ta kijanka, jak się odpali, to leci? No, ważnie. To jest najlepsza ucieczka, nie? Ale damage całkiem spory jest, ty gościu, co ty tam robisz? Wariat. Tak patrzę na te nasze roboty i na te roboty innych graczy i się zastanawiam, co my tu robimy. Tak, co robimy? Kijankujemy. Tak to mówi klasyk, nie? O. Tak. Okej. Okay. Trochę problematyczne jest to zadanie. Wygrywamy totalnie sobie. Ktoś do mnie strzela, ja nie chcę. I to co najmniej są 2-3 osoby. Pa! Tak? I ucieczka. Okej, okay, nie wypaliła niestety. Yeah. To był, dasz radę. No niestety nie dałem. Ale mam 2-2, nie jest taki zły wynik. No w sumie to zawsze 2-2. O nie. Nawet kijanki nie za żartem. Ale przejechałem chyba około 5 wrogów, co się właśnie zrespili. Nikt mnie nie zauważył, bo tak sunąłem po ziemi. No i było mnie nawet widać. Ale dopiero potem ktoś zawrócił jednak mnie. Ja tu na ich traktor latuję. Kijanka mołd. Tego ich traktora magicznego to właśnie wyjechali przed chwilą tak szturmem, także... Ja tu sobie schowam się pod nim. Oj, totalnie padłem na respie, to już jest trochę przypał. Aha. Ktoś się trafi raz plazmą i ty padasz nawet na spały. Na. To nie jest fajne. Sobie spawam. Walki tam radzi sobie. Też na mnie jak nie powiedziałbym, ale o, kijanka. No i właśnie, to jest dobrze, i tak trzeba zrobić. Trzeba na traktor wjechać po prostu. Lecę, jadę flaga do ciebie. Ja wbijam punkty, to i już nie wiem. O, zabił mnie. A nie, byłem kijanką! Nie wiedziałem, że jestem kijanką, byłbym uciekł. Kurde. Ja... O, przejdź na wieżę. Dobra, spokojnie. Coś mnie śledzi, muszę go zgubić. Kijanka mode. Właśnie. Kijanka mode, no to jest prze. Spierdzielasz teraz. Nie trafią. Nie ma sens. Totalnie to ma sens, no. Ale mnie trafił raz na strzała snajper. No hardcore. Gość czy snajper? O nie. Plazmą też jest dość łatwy. No, wszystkim jest dość łatwy, jakby patrzy. To taki robot, że tu nie jest trudno. O, jestem kijanką. Ujej. O, ja zapierdzielam. Dolecę do niej do bazy, nawet nie będę widzieć. Ej, ale całkiem przyjemny robot, tak czy siak. Kijanka jest wypas. No właśnie. Miał jeszcze jedno działko na dole. No. To by było już w ogóle fajne. Oj, padasz gościu. Wyjaśniony. No nie, kijanka mode! Pomogę ci! Jestem kijanką, nic mnie nie złapie. Patrz jak, ona leci do góry, ona wszędzie leci. Ja pobiję wniosek. Co tu się dzieje? Patrz jak jestem wysoka, Valkis, obczaj. Ja właśnie latam dookoła jakiegoś gościa, on nie ogarnia, bo plazą próbuje strzelić. O, to było ładne teraz. Tylko, że szkoda, że na naszej bazie jest dwóch. Na kijance. Kijanko! Już jest jeden. Dawaj, go spawamy. Znowu jestem kijanką. No. Dobra. A ładnie. To jest nasz. O, tu bo... jest kijanką. Okej. Okay. Idziemy po spawy. A kijanka to jest taki escape mechanizm, że... No, masakra, najlepszy. Lecisz nagle jednym klockiem w niebiosa i cię nie mogę złapać. Już! Nie, no zabiliśmy się nawzajem, poważnie. Ja! 26 sekund respa. Bardzo bieda. O nie! Gościa tak ładnie tłupem. O. U nas jeden typek ma 13 kilo. Gość nie wie, co się dzieje. Hikari. Który no lepiej tak Hikari? Podlecieć do kogoś cały czas i się kręcić tak się w kółko. No, właśnie o tym mówię. A jak coś nie wypali, to kijanka mode, stary, i uciekasz. Spierdzielasz Bieszczady od razu. Boże, zdejmij cię na strzał. Tym. Ty nie masz pojęcia, co ty robisz, ale to działa. Ale wygląda, jakbyś wiedział, co robisz. No. Aga, jadę za tobą. Znaczy, jadę. Bujam się. Siema. To z daleka to bardziej widać te karabiny niż całą resztę. No. W sumie są takie jakby trochę duże.
Tu jest jakiś typo. Chce nas pozabijać. O, giga! O, nie wypaliło. Wizard 666. O, coś tutaj... Oj, ale już... A, to znowu gościu, którego wcześniej... Ty, jak szaleje tutaj, widziałeś tego jednego gościa? O, kijanka! Nio. I kijanka i uciekła, nie? Tyle. Nie ma obawień żadnych, nie? Żadnych obawień. Po prostu. Nie, kijanka jest mega po prostu. No, mega. Aż nie rozwalę tego robota, taki będę miłościwy. W sumie można by go trochę zupgrade'ować i w całkiem fajny robot by wyszedł. No. Jak chcesz zupgrade'ować coś takiego, to się nic nie zmieści. Dodać dwa klocki, stary. Silników więcej, że zapierdziela. Jeszcze szybszą kijankę zrobić. Pa, silniki z przodu, znaczy na górze, na dole i masz. Wow! Ja chcę... To traktor nam cisną troszeczkę, czy próbują. No im też. No. Kari tutaj. Urwałem kijanka mout. Pyk, od razu. I'm out. Wszystkie tu kijanka jest najlepsza. Wow, oberwałem w trybie kijanki. To w ogóle właśnie jak to się stało? Nie wiem. Skrajnie niemożliwe, a jednak wykonalne. O nie, ale trochę im tam popsułem. No. Nam o, kijanka! Nie, bo nikt mnie nie złapie. Czy to jest piękne. Dobra, dobra, dobra. Właśnie, właśnie ktoś przyleciał na to. To widziałem, właśnie obserwowałem. Nie do trafienia, gość! Obserwowałem takie gościa, który spróbował do diabła strzelać, tylko patrzę, jak mi się tak wieżyczka obróciła szybko. Gdzieś w powietrzu. O, kijanka! Nie ma go! Pyk, pyk! Tunisz po podłodze, gość. W ogóle oni próbują. Oni próbują mnie trafić albo rozwalić swój traktor. Jeszcze do tego nie doszedłem. No. To oni próbują tak naprawdę zrobić, ale mi się odpaliła kijanka znowu, jestem niebezpieczny. I z niebios! Kijanka z niebios! Kijanka z niebios! Ło, zgrzałem typa. To trochę ich tam jest teraz na ich respę, może być. No bo kijanki takie latają, stary, dookoła, nie wiedzą co się dzieje. No. Pyk, pyk, pyk. Patrzcie, robimy to, nie? No. Ja tutaj trochę podwracam uwagę. A ja tu rozwalam ich bombowców. Ło, zablokowałem się na ich bombowców w ogóle, nie? Rozwaliłem jednego. Nio. To jest super, tak latać dookoła. O, ała. Trafił, trafił Janka. Kijankę. No nie mogę z tego. Masakra. O, pięknie, tutaj widzę. Nie wiedzą co się dzieje, nie? Trzy takie kijanki wlatują. Robią robotę. Wow, ale gościu tym jednym SMG, tym najlepszym, to ładną robotę robi. No, on napierdziela zdrowo. To wszystko na dwa strzały ściąga, trzy. Patrz, jeden spaw został. Chyba, że taki trochę cały. On ma 19 na 2, stary. No, wiem, zauważyłem. Daję walki, zrobisz to. Wow. I koniec meczu będzie. Patrz, pyk, pyk. Jest. Zwycięstwo, finały. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Prawda, finały. Prawda. To był dobry mecz. W sumie to nie jest głupi sposób, żeby sobie zrobić robota takiego, jak ten gość miał. No, tak jest. Dobra, tyle w temacie, patrzcie na skora, jestem trzeci. O, ja jest przez przypadek włączyłem. Pan ja zawsze wyłączam. Ej, to patrzcie, trzymajcie się. Trzymajcie się, siema. Na razie.